dzień dobry, dnia kolejnego. 24 godziny później wyjeżdżam. Ale to nie to, że stałem tam na firmie 24 godziny, bo rozładunek poszedł sprawnie nawet. Wyjechałem się wypauzować, wróciłem się po pauzie, żeby się załadować, ale niestety już biuro nie pracowało i co? No i tak wyszło, że 24 godziny spędziłem tutaj w Grangemu. Plan jest taki, że się już teraz załadowałem, jest 9.40, do celu mam 280 mil, także na jakąś 16 będę. 16 będę i co? Rozładować się i znów do Barnsley, załadować się i lecę tutaj z powrotem. Przylecę tutaj z powrotem, znów się załaduję i rozładunek w Derby, później w powrót na bazę, ale też później. Także chłop przysłonił nam wszystko, jest troszkę wolniejszy, ale ustąpił mi miejsca przy wjeździe, także go przepuściłem. I tak teraz będę musiał za nim człapać. Włączam nagrywanie troszeczkę z trasy, bo słoneczna Szkocja o tej porze roku to dość duży, że tak powiem, duży. No i wyleciało mi z głowy. Rzadkość, do rzadkości należy taka pogoda w Szkocji. W listopadzie mamy dzisiaj, który listopad? Trzeci? Jakoś tak. Dzień dobry, siemanko. Ten piękny, słoneczny poranek. Jest czwartek, chyba godzina koło, nie wiem. Przed dziewiątą będzie. Jestem w okolicach Darlington. Wczoraj się odzywałem do was, jak wracałem ze Szkocji. No i co, dojechałem do Derby, tam w okolice Derby, tam się rozładowałem. Gdzieś w półtorej godzinki, później podleciałem do Barnsley. Tam się załadowałem. Wyjechałem z firmy, ujechałem jeszcze tam 15 minut. Zaparkowałem się, jak to ja, zawsze na strefie przemysłowej. Na strefie przemysłowej, noska minęła spokojnie. Teraz kończę tankowanie. 270 litrów pykło, także kończę tankowanie, idę zapłacić i będę leciał. No i sprawy się mają tak, że lecę na tą Szkocję. Tam będę koło pierwszej. Koło pierwszej będę na Szkocji, rozładunek o drugiej. I dogrywam sobie ładunek powrotny. Tylko że podlotu będę miał około 50 mil, coś koło tego, niezbyt po drodze, znaczy no w górę będę musiał się jeszcze wybić, i co, i powrót do Derby, nie? Plan jest troszeczkę napięty i ambitny, troszkę mam cykora, bo jutro o 18 mam samolot. I żeby zdążyć na ten samolot na 18, to najlepiej jakbym był o 14.15 na bazie, nie? Także to jest... No, napięty grafik. Do zrealizowania, ale napięty grafik, także no...
zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. No jak nie uda się, to w piątek rano będę leciał. Wtedy przyjadę do domu. Szybki prysznic. Skoczyć w kajer i na wesele, nie? No zobaczymy, co to będzie. No nic, to później lecę. A jak nie, też dogrywam inny ładunek. Bliżej bym miał podjazdu, ale... Bliżej bym miał podjazdu, ale co? Ale do Northampton. No i w sumie po drodze bym miał, bo podjazd jest w kierunku Northampton, nie? Też w okolicach Glasgow. Dokładnie Livingstone, nie? To bardziej Edinburgh. Chętnie dzwonią do mnie ze spedycji. Teraz jest walka na, wiecie, psychiczna ten. Ja się biję o stawkę 750, oni chcą mi dać 550, nie? A ze Szkocji ciężko z powrotami, no i to takie jest. I tym bardziej, że mi zależy teraz na powrocie, nie? No nic, będę to musiał dzwonić zaraz. Wjeżdżam właśnie oto na Przełęcz. Brama otwarta, więc jadę. Wieje, bo wieje, ale można jechać. No, ja sobie zjechałem na serwis. Co prawda nie lubię tak zjeżdżać, bo to trzeba było zjechać z autostrady, na rondo przekręcić się. I co? I dopiero dojechać, ale jak widzicie, jest czysto. I mam nadzieję, że będzie czysto. Woman, kuźwa, gdzie idziesz? I się wykąpać w miarę. No i tak wygląda prysznic, w miarę spoko. Powiem wam, że wydaje się, że bardzo ładna pogoda. Znaczy jest ładna pogoda, ale jest też rzeźko, nie? Nie wiem ile stopni, ale wiaterek troszeczkę powiewa chłodny. No i nie jest najcieplej. Może słoneczko zaraz będzie cieplej, bo teraz szedłem w cieniu. No i co? Ex Maritime. Chyba po nowym roku pójdzie do wymiany, nie? No, chłopie, bo ja chcę wyjechać. Ja nie chcę się tankować, o super. Co? Do wymiany, Ex Maritime do wymiany, ale chodzi mi o to, że nie będę je sprzedawał ani nic, tylko plandekę będę chciał wymienić. Odmalować ciemne drzwi.
No i logo firmowe wstawić. I co? No, ale to po nowym roku. No i nowe rolki, żeby były na kurtynie. W ogóle nie, bo troszkę się przecinają. A jednak to drażni. Dobrze by było, żeby to fajnie funkcjonowało. No. A co do ładunku powrotnego, to w końcu się dogadałem. Udało się dogadać. Może nie do końca po takiej stawce, jak ja chciałem. Bo moja stawka wyjściowa to było 750. A skończyło się na 675, czyli nie jest tak najgorzej, bo tam 2 funty za milę ze Szkocji to jest dobra stawka, jakby nie było. No, dobra stawka. Przeważnie jest koło 1,40-1,50 na powrót ze Szkocji, nie? Także. A mogłem iść troszeczkę bardziej zaparte, bo że tak powiem, moja taka minimalna stawka, chciałem, żeby było 700, bo wyszedłem, mówię, stawka wyjściowa była 750, żeby było się z czego stargować. No i chciałem, żeby to tak minimum było 700, no ale że ze względu takich, a nie innych, że chcę wracać jak najszybciej, no bo jutro mam ten samolot o 18, a jest już godzina 12 w czwartek, a jeszcze nie dojechałem na rozładunek. A mam jeszcze 45 mil i później tam 40 mil podlotu. No, także się zgodziłem na to i sobie myślę, no, że niech będzie tak jak jest, no. Niech będzie tak jak jest. Może jakoś bardziej powolutku zaczynam z tym gościem się dogadywać. Coraz lepiej. Także może tam się uda nawiązać jakąś dłuższą współpracę i po jakichś takich fajnych stawkach, żeby to szło w miarę. No, tak to się prezentuje. Także ja wbijam z powrotem na M74. Wykąpany, pachnący. Piękny, słoneczny dzień, ale tak jak mówiłem, rześki, bo jest stopni. Stopni jest ile? No, pokażę się. 8 stopni. Także szału nie ma, ale pogoda ładna. No jest, ja już jestem na miejscu. Jest godzina chyba 13:15. Tutaj przyjechałem. Nie ma kolejki. To mam nadzieję, że mnie jakoś wezmą na ten rozładunek. Żeby się rozładować jak najszybciej. No i cisnąć na załadunek, bo do załadunku mam, tak jak mówiłem, około 40 mil. No chłopie, nie kręcić się, tylko ten jeździć. Tu bardzo ładnie jedziesz, bardzo ładnie. Omijał dziury tylko zamiast do mnie przyjechać. Ile tam będziemy mieli? 46 mil. Godzinka drogi, kurde. Tak gdzieś, no. Także jakbym stąd wyjechał za pół godzinki, chociaż to nierealne, ale chociaż 45 minut, druga 15, trzecia 15, dobra, trzecia 30 tam będę i tam półtorej godzinki. O 5 jakbym stamtąd wyjechał, to by było fajnie, bo bym jeszcze troszkę podciągnął te 4 godzinki do 21. Czas pracy mam do 21.50, ale jazdy chyba mi zostanie 4 godzinki. No, coś by z tego wtedy było, ale czas pokaże. Tu babcia pracuje, ale kierowca w babci nie tego jest. Tam chłop chciał wyjechać z myjni i miał wbity wsteczny i w ogóle. Zamiast poczekać, żeby sobie tamten z myjni wyjechał, to go zblokował i teraz idzie tam, nie wiem, bramę otwierać od garażu, bo chyba chce wjechać do garażu. Jest chyba. Ale tak na marginesie to kurde, jest długo tu stoję. Już jest 15:20, 2 godziny stoi i oczekuję na rozładunek. Już dawno tak nie miałem tutaj, no. No i kurde, 3 godzinki na rozładunku, 3 godzinki na rozładunku. Wyjechałem, teraz jadę w koreczku.
Także wszystko pod góreczkę i chyba wychodzi na to, że raczej no, nie zdążę jutro na samolot. I dupa. Także delikatnie rzecz biorąc, w czarnej dupie jestem na chwilę obecną. No zobaczymy jeszcze, jak później to pójdzie. Załadunek i droga do Derby i później rozładunek. Jak pójdzie to wszystko sprawnie, także ciach bach, a chociaż w to wątpię, to może jeszcze zdążę, a jak nie, to frytki, jak ja to mówię, frytki. Wtedy ewentualnie w sobotę będę leciał, jak się uda kupić bilet, a jak się nie uda kupić biletu, to no to dupa. Taki news, że przyjeżdżam na załadunek i co? I okazuje się, że mam, że ten numer referencyjny, który dostałem, to już go załadowali. I teraz czekam na nowy numer referencyjny, który najprawdopodobniej będzie za pół godziny, bo gościu już nie ma go w biurze i musi dojechać do domu czy coś i wtedy będzie mógł zobaczyć. Kurwa, pod górkę, kurwa, wszystko pod górkę. Sobie wychodzę z biura, patrzę się, a co jest o to? Tablica się obraziła. Co jest, kurwa, z tobą? Czemu o tym wypadłaś, co? Jak ją tu przymocować teraz, kurde? Wypadnie czy nie wypadnie? Siemanko, dzień dobry. Witam was w piątkowy poranek ze Szkocji. Taki pochmurzysty poranek troszeczkę, lekko drzysty, ale nie pada. A witam was, no mówię, ze Szkocji. A skąd? A stąd, pyk, chyba foteczka. Gdzieś co? I lecę. Lecę sobie do Derby na rozładunek. A później, co najlepsze, to lecę gdzie? Lecę do Polski. Mam lecieć, ale mam o 18 samolot. Czekajcie, zapinam pasy. O 18 mam samolot. A na 12 będę w Derby. Nawet później, bo jeszcze muszę się zatankować po drodze. Ty mnie tam tędy znów prowadzisz. I co? I proszę ja was, o 12, po 12 będę w Derby, rozładunek i później do Peterborough. No to gdzieś będę koło 16, a samolot mam o 18. Także jedyna opcja jest taka, że przyjedzie po mnie kolega przewoźnik też, Kamil. Oczywiście jak się nic nie pozmienia i będę mógł lecieć do Polski. Ale jeśli się nie uda, jeśli mi coś po drodze wyskoczy, nie teges, nie wiem, na rozładunku się przedłuży, tak jak wczoraj to jakieś fatum było. 3 godziny na rozładunku. Na załadunku złe numery referencyjne. I też tego w ogóle nie rozumiałem, bo piszę do spedycji, że ten załadunek już poszedł, to on mi odpisuje, to oni mi powinni nadać nowy ładunek. Bo tam mają w ogóle, tych ładunków jest parę. No to idę do biura i im tłumaczę, no to wtedy się wzięli tak, to no to poczekamy na kierownika ze zmiany i on zadecyduje. No, jakby nie mogli tego od razu powiedzieć, tylko odsyłają mnie do swojego, że tak powiem, szefa, nie? Trochę chore, no ale... Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No tak, tacy ludzie. Taki poziom. No, także tak się sprawia. Mają ciasto, bardzo ciasto z czasem. Nie wiem, jak to będzie. Jeśli się nie uda dzisiaj polecieć, no to jutro jeszcze mam samolot z rana, ale to wtedy jest szybki strzał, nie? Szybki strzał. I co? No i a co po weekendzie? Być może nowa praca. Wstępnie temat był dograny,
później im nie pasowało to, że ja będę 2 tygodnie off, bo żona będzie rodzić, to ja wtedy 2 tygodnie potrzebuję wolnego. No. To im nie pasowało, ale możliwe, że to przejdzie i że będę na kontrakcie. Znaczy ja jako firma, nie jako pracownik na kontrakcie. Tak to się mimo. Dobra, wbijam się powolutku z powrotem na M74 w kierunku południowym. No i będziemy ćwiczyć. Ćwiczyć z powrotem trasę. A jeszcze zapomniałem dodać, że jak widzieliście, stałem na serwisie. No bo cała naczepa wódki. 26 palet wódki. Także no, inaczej tego nie widziałem, żeby nie stać na serwisie. No. A co? Zbyt lekkie zamieszanie, musiałem się skupić. Do. Żeby nie stać na serwisie, ale i tak przeciągłem czas pracy. I to czas pracy przeciągłem 15 godziny, także na bogato. I to przeciągłem o 40 minut prawie, nie? Zanim dojechałem na ten parking, bo tutaj też nie ma tak na północy, tutaj na Szkocji tak nie ma parkingu co 15 minut. A mijałem taki już serwis, o widzicie, tu mijam serwis, miałbym to 20 minut zaoszczędziłbym. Tam dojazd, opłata, dopiero zaparkować się czy coś, no to no, z 15 minut bym zaoszczędził, ale wiecie jak jest na takich serwisach. Trzeba tylko zapłacić za miejscówkę, a resztę mają w nosie. Nic ich to nie interesuje. A na Truckstopie to na Truckstopie, zawsze to troszeczkę bezpieczniej. No, chociaż ogólnie nie wiem jeszcze tak. Nie spotkałem się też, żeby na Szkocji kogoś okradli. Czy to z paliwa, czy z ładunku. Nie wiem. Jak kogoś okradli, albo słyszał, czy coś, to niech napisze. Gdzie mniej więcej, czy jak, czy coś, czy w ogóle. No. Tyle w temacie, lecę. Siemanko, w piątek. Ja już mówiłem, nie? Dzień dobry. Mamy godzinę 14:35. Niedawno co mnie wypuścili z magazynu. Przyjechałem o 12:30 i do 14:30 mi się zeszło. Trzeba ściągnąć tylko 26 palet całościówki. A chyba ciasno z czasem, chyba ciasno. No, lecę, nie poddaję się. Kamil na mnie będzie czekał, ale nie wiem jak my to zrobimy. Chyba będziemy musiał odpalić Kamil tam turbo. Ale jeszcze zobaczymy jak będzie po drodze, bo jak mi po drodze pójdzie kicha, to nic z tego nie będzie. Nie? Wszyscy mają tak kurwa wywalone jaja. Człowiek zawsze wszystko staje na głowie, żeby zdążyć do każdego, być na czas. Kurwa, wszyscy tak podchodzą do tego, że... A jak się spóźnisz, to kurwa afera, nie? To afera. A nie jest, no, będę próbował. Cisnę. Czas pokaże. Jojo, jest godzina 16:13, dojeżdżam do Peterborough, mam jeszcze 8 mil na bazę, czyli za jakieś 15 minut będę na bazie. Jestem praktycznie, jestem spakowany, tylko bluzę zmienię, kurtkę złapię, bluzę, kurtkę i poduszkę. Wyciągam kartę, wskakuje Kamil, już czeka i będziemy lecieć. Pytałem się go, czy ma sportowe rękawiczki. O mi kurwa nie żadne sportowe rękawiczki, tylko żebym się tak nie ociągał. Tu się dwoje i troje, ale tu coś widzę się korkuje. A, uwielbiam tak, uwielbiam to na koniec. Takie
No nic. Prawy. Piłownik. Zobaczymy. Może się uda. No. O 18.10 mam samolot. Dokupiłem sobie jeszcze opcję fast tracka, żeby się tam wbić na, wiecie, na sprawdzanie osobną ścieżką. Może to coś pomoże. No jak nie pomoże, no to trudno. No to dopiero jutro polecę. Ale może się uda jeszcze dzisiaj. Może się jeszcze uda. Jeszcze, jak to mówią, kiedy piłka w grze, to coś tam, nie? Na razie. Dzień dobry, jest luton. Luton. Jest 6.20, o 7 mam pociąg. Samolot, bo wczoraj nie, tak nie zdążyłem. Brakło troszeczkę. Niedużo, ale brakło. Wczoraj przegnałem wszystko fast trackiem. Także Kamil mnie wyrzucił 17:57. O 18.03 byłem pod bramką, już tam przy rękawie. Także dobrze poszło. Ale no niestety, samolot był o 18.10. To jednak było delikatne przegięcie, ale jak to mówią, never give up. Także nigdy się nie poddawaj. Cisnąłem do końca. No ale na dzisiaj się udało kupić samolot. Kosztowało mnie to tam 65 funtów z dnia na dzień. Także mi się wydaje, że taka cena przyzwoita, nie? W dawniejszych czasach przed pandemią, której tylko politycy widzieli, by mnie kosztowało to pewnie około 200. Także jedyny plus tego wszystkiego, że samoloty są o wiele, wiele tańsze z dnia na dzień. I ogólnie ja kupuję nawet z wyprzedzeniem. Dobra, cisnę, bo jednak 327 odwrotnie. No i zwykle na biegu, a jeszcze gate otwarty. Tyle dobrze. O, ja pierdzie. Tu troszeczkę ludzi czeka jeszcze. Także chyba zdążę. Wiecie, co jest najlepsze? Że dobiegłem do bramki i mówią mi, że gate is closed. Ale na ostatnią chwilę udało mi się wyrobić. Udało mi się wyrobić i już właśnie zaraz będę zamykać drzwi. Już tutaj, że tak powiem, Yard Marshal odprawia samolot. No, właśnie wyszedł i będą zamykać drzwi. A ja tyle co usiadłem. Oczywiście nie na swoim miejscu, jak to zawsze bywa, gdyż to zawsze wybieram. Staram się wchodzić ostatni na samolot, bo wtedy są miejscówki wolne, trzy w jednym rzędzie i wtedy mogę się wyłożyć, tak jak dzisiaj się wyłożę, bo troszeczkę niewyspany jestem. Tomek zbytnio nas ugościł, a był jeszcze Kamil też został, także spoko. No, tyle. Będziemy startować. Lecę do Krakowa i co? I na wesele, na ślub, ale nawet nie wiem, o której jest ten ślub. Nic nie wiem. W ogóle się tą kwestią nie przejmuję. Żona wszystko się opiekuje. Także do później.